dzieciaki. Boże, i co gracie w karty? Cześć, ja jestem Dorota. To jest najstarszy. Cześć, Patryk. Cześć, jestem Dorota. To jest moja córka Julia. Cześć, Dorota. Cześć. Bo generalnie chciałam wam powiedzieć, że będziemy wam robić remont. I zaczynamy dzisiaj. Bo my tutaj przygotowujemy to od miesięcy, tę niespodziankę. Więcej, byliśmy już u ciebie w domu parę razy. W tym programie wszystko idzie na żywioł. My jedziemy na żywioł, kamery nam towarzyszą, czasami nie nadążają. No, pogoda niestety nie sprzyja nie tylko remontowi, ale też kamerom, dlatego że zaczęły parować. Jak się tutaj mieszka? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze? Co jest najfajniejsze? Że siostra jest atmosfera. Dla nas miła. Też. Żadne słowa nie potrafią ją opisać, jaka ona jest. Słuchaj, to wzruszające strasznie, słyszeć takie rzeczy, nie? Tak. Fajną masz tą rodzinę. A ja mamę kocham. Chyba wszyscy tutaj mamę kochają. Dom z zewnątrz jest nieocieplony, jest nieotynkowany. Na dachu mamy eternit, czyli coś, co jest śmiertelnie niebezpieczne. Mamy dużą kuchnię z mikroskopijnym stołem. Tak naprawdę nie ma zabudowy kuchennej. Jest stary, niedziałający piec kaflowy. Jak będą wyglądać święta? Opowiedzcie. Zawsze byłam nauczona tego przez tatę, żeby dotrzymać tradycji, to jest jedno. I na pewno, żeby w dzień wigilijny była normalna atmosfera, miła, żeby był każdy życzliwy, pomocny do siebie, więc... Taki cały rok, tak moja babcia mówiła. Tak. Tak, więc mam nadzieję, że rok też będzie wesoły, bo jestem teraz z większym gronem. Malusieńka łazienka, maleńka i taka ulepiona. Mamy kafelki kładzione własnymi rękami. Widać, że tutaj naprawdę było wiele poświęcenia i brak środków. Jest jeden pokój, który zajmują chłopcy i tam jest piętrowe łóżko, rozkładana kanapa i duży telewizor. Mamy przechodni pokój, w którym też tak naprawdę nie ma mebli. No i jest pokój dziewczyn. Ten podział na chłopaków i na dziewczyny jest oczywiście bardzo dobry, kiedy mamy tak mało pomieszczeń, ale pamiętajmy, że te dzieci są w bardzo różnym wieku. To jest trudne, żeby pomieścić tylko w czterech izbach tak dużą rodzinę. Gdzie śpisz, mój drogi? Ja o tutaj na górze na łóżku. O tutaj na górze, dobrze. Ja śpię na dole, ale deski się w nocy załamują. Co się załamuje? Dechy. Jak to się dechy załamują? Mogę zacząć? Tak. Pokaż. Co to generalnie tutaj? Popatrz. Oj, oj, oj. Niestety. Ojej. No załamują się, no stary, no. No taka prawda. Ale chcę ci powiedzieć, że to nie jest twoja wina, tylko wina tego, że to łóżko jest po prostu źle zrobione. I to jest tak, że niektóre meble mamy stuletnie, 150-letnie. A jakie łóżko byś chciał nowe? Jakie tylko będzie.